Powracamy do rozmowy z Kubą Adamiakiem z Radia Supernowa. Kuba, proszę, przypomnij mi, o czym rozmawialiśmy, bo zapomniałem. Wiesz co, zacząłeś zadawać pytania a propos Radia Szczecin. Aha, okej. Jeszcze miałem do ciebie pytanie odnośnie Radia Szczecin. Rozumiem, że te wszystkie zawirowania w Radiu Szczecin były związane, były spowodowane oczywiście polityką i tak dalej. I chciałem cię zapytać, czy jak obserwujesz tą radiową, w ogóle kulturalną rzeczywistość i tak dalej, nie boli cię to, że w dzisiejszych czasach polityka jest praktycznie wszędzie? Wiesz co, ta polityka była cały czas wszędzie. Tylko była gdzieś tam... Może inaczej, jak przychodziłem w 2014 roku do Radia Szczecin i związałem się ze Szczecinem i z tą rozgłośnią, rządził wtedy rząd Platformy Obywatelskiej, w ogóle całej Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście, że zostały popełnione błędy przez Platformę, dlatego wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Ale to nie jest tak, że... Znaczy, ja też nie chcę bronić aktualnych rządzących, tak? Bo to jest tak, że każdy swój rząd miał swoje własne radio, obsadzał swoich prezesów w rozgłośniach radiowych czy okay. W telewizji. Wiesz, no polityka rządzi się swoim własnym prawem. Oczywiście, że moim marzeniem byłoby to, żeby to wszystko było, wiesz, apolityczne, nie? Żeby też nasz kraj nie był podzielony na Polskę A to, i Polskę B. To mam dla ciebie dobrą wiadomość. Radio, w którym rozmawiamy, jest apolityczne. Wiesz, no to jest ten plus, nie? Wiesz, no my też staramy się być stacją apolityczną, a jako Radio Supernowa. Oczywiście, że jeżeli coś rządzący zrobią, że trzeba to skomentować, to co robimy. Natomiast moim takim marzeniem jest to, żeby stacja radiowa, żeby publiczne media w ogóle wyglądały jak publiczne media w Wielkiej Brytanii, wiesz? To jest tak, że tam się otrzymuje od królowej Elżbiety II na 10 lat powołanie na dyrektora całej stacji BBC. Okay. Ten dyrektor sobie dobiera ludzi, z którymi będzie chciał pracować i współpracować itp. itd. Musimy pamiętać też o tym, że wiesz, ja jak odchodziłem z Radia Szczecin, ja wiedziałem, co się stanie, tak? To już było po wygranych wyborach prezydenckich i parlamentarnych przez Prawo i Sprawiedliwość. Wiedziałem o tym, że jeżeli ja nie odejdę, to mnie stamtąd zwolnią. I oczywiście, że z ogromnym smutkiem już z Warszawy spoglądałem na to, co się dzieje w Szczecinie i te zmiany, które się tam, wiesz, toczą itp. itd. Że został zwolniony prezes, redaktor naczelny, wiesz, dyrektor marketingu. Wiesz, to było logiczne i normalne, że oni wszyscy zostaną posunięci. Że zmiana redaktora naczelnego wiązała się również ze zmianą szefa newsroomu itp. itd. W sumie mnie to boli, raczej szczerze powiedziawszy mnie to nie obchodzi, dlatego że po pierwsze mam to szczęście, że urodziłem się w wolnej Polsce i mamy wolne media, mimo że rządzący próbują te wolne media, tym wolnym mediom, że tak powiem, zatkać usta. I to widać, to było widać 10 lutego tego roku, kiedy wszystkie wolne media postanowiły się wyłączyć. Aha. Emitować albo muzykę z komunikatem.
Wiesz, no stary, nie mieliśmy dostępu, mieliśmy dostęp tylko do telewizji TVP, tak? Ja oczywiście, wiesz, no, znaczy ja się nie mogę też źle wypowiadać na temat TVP, bo i to też nie dlatego, że tam, wiesz, gdzieś tam z nimi współpracuję, ale moim zdaniem, i to też powtarzam każdemu, no, prezes Jacek Kurski może, wiesz, jest jaki jest, tak? Zrobił tubę propagandową według mnie. Ja tylko, że tak powiem, to są moje prywatne opinie, a nie opinie prezentera radiowego, tak? To są, ja teraz wyrażam swoją prywatną opinię jako Jakub Adamiak. O to wiesz, oczywiście, że prezes Jacek Kurski stworzył tubę propagandową Prawa i Sprawiedliwości, tak? Mówię tutaj o wiadomościach i mówię tutaj o TVP Info. Ale spójrzmy też na to z drugiej strony. Postawił na rozrywkę na bardzo wysokim poziomie. Mówię tutaj o koncertach, mówię tutaj o Sylwestrze. Wiesz, ktoś powie, że disco polo to nie jest muzyka na wysokim poziomie. Może nie jest, niemniej ocenia, ale ludzie się przy tym bawią. I widać po wynikach oglądalności, że Sylwester z dwójką to jest 6 milionów, a Sylwester z Polsatem to jest 4 miliony, tak? Chociaż tegoroczny Sylwester akurat wygrał Polsat, a nie TVP. Ale to był wyjątek. Ale oprócz tego postawił rozrywkę na wysokim poziomie, wiesz, The Voice Poland, The Voice Kids, The Voice Senior, różnego typu programy rozrywkowe, które wprowadził do telewizji publicznej. Ale słuchaj, wiesz, pytanie na śniadanie ja jest... Ja sam oglądam te wszystkie programy. No właśnie, wiesz, pytanie na śniadanie jest na bardzo wysokim poziomie, mimo że ktoś powie, że to robią pisowskie gnidy. Nie, to robią ludzie, którzy lubią robić śniadaniówkę, którzy lubią rozmawiać z innymi. Ja to nieraz już widziałem, będąc nawet pytali na śniadanie. Wiesz, sytuacja jest taka, że oczywiście, że myśmy się wszyscy uczepili tego rządu, bo mamy wysoką inflację itp. itd. Ja jestem przeciwny i na każdych strajkach kobiet i nie tylko kobiet jestem. Wiesz, jest łamana konstytucja, nikt na to nie patrzy, wiesz, codziennie pozbywamy się miliona złotych, bo nie potrafili ogarnąć tam sądów, czy tam jakiegoś innego tam trybunału, czy tam czegoś tam. I Unia nam przywaliła karę i codziennie tracimy milion złotych. Wiesz, no jesteśmy pokłóceni z prawie każdymi sąsiadami. Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Niemcy. No cholera jasna, wiesz, no oczywiście, że jest to słabe, że polityka wtrąca się do mediów, tak? Bo tak być nie powinno. Wiesz, po prostu chodziło mi o to, że mam takie wrażenie, że nawet do takich dziedzin jak rozrywka właśnie, o której mówisz, w telewizji polskiej, nawet to jest związane z polityką. I pamiętam, kiedy zapytałem Tomasza Organka o to, czy naprawdę żyjemy w czasach, kiedy że naprawdę nie można tego rozgraniczyć, to stwierdził, że za daleko to poszło. Oczywiście to... ja ci też powiem tak. Może i za daleko to poszło, ale z drugiej strony, patrząc też na... Znaczy inaczej, rozrywka nie jest mieszana z polityką, to jest plus w TVP. Bo ja nie widziałem żadnego polityka na widowni The Voice, czy innych programów rozrywkowych. W śniadaniówce od polityki też odchodzą, jeżeli chodzi o pytanie na śniadanie. No natomiast, wiesz, ja nie mówię o wiadomościach, nie mówię o TVP Info. To są całkowicie oddzielne kwestie i działy w telewizji polskiej. Też tak uważam. Wiesz, no... Ja też, znaczy, mnie denerwuje to, że wiele osób mówi, a ty chodzisz do tej telewizji pisowskiej. Mówię, ludzie, nie chodzę do telewizji pisowskiej, tylko chodzę do telewizji publicznej.
To jest pytanie na śniadanie z całkowicie innego działu. Jak, wiesz, jak dział informacji. Wiesz, no to, że oni robią całkowicie inną, ale też umówmy się, no TVP robi inną, wiesz, że żyjemy w kraju z mlekiem i miodem płynącym. TVN zaś robi, że żyjemy w kraju, gdzie po prostu, przepraszam, że po prostu, wiesz, chleb kosztuje po 30 zł, a benzyna po 40. A mam takie wrażenie, że tylko Polsat jest stacją, która gdzieś tam jest w miarę opiniotwórcza itp. itd. Jeżeli chodzi o stacje informacyjne, o tą dużą trójkę, jeżeli chodzi o TVP, Polsat i TVN. No bo jak wiesz, jak porównasz sobie fakty czy wiadomości, to tak naprawdę musisz obejrzeć i fakty, i wiadomości, żeby złożyć wszystko w całość, tak? Dlatego ja też, jeżeli już muszę obejrzeć, ja najczęściej oglądam w niedzielę, najczęściej jest takie podsumowanie tygodnia w wydarzeniach. To jest mega fajne, dlatego że ja przez cały tydzień, wiesz, że tak powiem, trącę już teraz od informacji, prowadząc miejskie granie, bo już nie muszę być, wiesz, na bieżąco z tym, co się dzieje. Ale raz w tygodniu sobie robię taki maraton właśnie publicystyczny, zaczynając od Polsat News, kończąc trochę też TVN24. I mam to porównanie, że te stacje się różnią totalnie i diametralnie, jeżeli chodzi o to, co kto mówi na antenie. Oczywiście, że dziennikarz powinien być bezstronny, ale też rozumiem tą bitwę pomiędzy TVN-em a PiS-em. Rozumiem też tą bitwę między TVP a TVN-em. Tylko wiesz, rządy PiS-u się kiedyś skończą. I ci ludzie z TVP i z TVN-u też kiedyś skończą tam pracę. I gdzie pójdą do roboty? No. Wiesz, to jest przykre, nie? Że oni nie myślą przyszłościowo, tylko wykonują polecenia swoich dyrektorów. A ja pamiętam sytuację, że ja dostałem kiedyś polecenie, to chyba było w Szczecinie, żeby nie mówić o przyjeździe prezesa Jarosława Kaczyńskiego do chyba do Świnoujścia. Okay. No oczywiście nie posłuchałem się tego polecenia i zrobiłem całe ogromne, duże wejście, że Jarosław Kaczyński przyjechał do Świnoujścia. Im bardzo zależało na tym, żeby o tym nie mówić, dlatego że ówczesny redaktor naczelny chciał z nim porozmawiać i chciał go zaprosić na antenę, a wiedzieliśmy o tym, że prezes Jarosław po prostu słucha każdej rozgłośni publicznego radia. Bo jest fanem po prostu polskiego radia, tak? No i akurat, ty wiesz, na szczęście nie trafił na moje wejście antenowe, którego gdzieś tam, wiesz, jak go gdzieś tam szczypałem, nie? Delikatnie. Ale wiesz, no wtedy się nie posłuchałem, tak? No wiesz, ja też nie jestem osobą, wiesz, ja też jestem sport znaku bliźniom. Więc ja też jestem trochę taką osobą, która jest zadziorna i z którą raczej się nie zadziera. Ale potrafi też być, wiesz, tak powiem, delikatna w tym, co robi i potrafi się też, że tak powiem, ugodzić z kimś, tak? To też jest dosyć ciekawą sytuacją, bo na przykład, wiesz, ja nie lubię, jak ktoś mi coś mówi, co mam robić. I to jest właśnie taka oznaka bliźniąc, taka trochę, że tak powiem, wiesz, zadziorność, nie? Ale to też nie jest tak, że ja chcę zmienić tak na cały świat, nie? Natomiast, no wiesz, no ja jeszcze wracając trochę, bo trochę odeszłam od tematu, wiesz, no oczywiście, że trochę to zaszło nam za daleko, ale wiesz, no też nie możemy, wiesz, patrzeć przez pryzmat, wiesz, jednego artysty, tak? Ja jak rozmawiałem, pamiętam, z Maryną Rodowicz, Maryna powiedziała, że jeszcze nie wie, czy przyjmie zaproszenie do Telewizji Polskiej, po czym dzień później pojawiła się z promocją singla w pytaniu na śniadanie. Pamiętaj trochę o tym, że światem rządzą też pieniądze, nie? No niestety. Jeżeli Maryna dostała, wiesz, wynagrodzenia, myślę, że jakieś tam dostały chleo wynagrodzenie, bo takie topowe gwiazdy dostają też wynagrodzenie za występ w pytaniu, czy w Dzień Dobry. No to wiesz, no to podejrzewam, że musiała już przyjść, nie? Poza tym wiesz, no to też jest promocja singla. Wiesz, no mnie też boli to, że
bardzo wiele osób ogląda jednak wiadomości telewizji polskiej i myśli, że faktycznie ten nasz kraj jest taki, wiesz, miodem i mlekiem płynącym. A tak nie jest. I to widać nie tylko, wiesz, w Warszawie, ale to widać też na krańcach wschodnich, gdzie tak naprawdę, wiesz, przy granicy z Białorusią czy z Ukrainą, tam po prostu jest stary bieda, nie? Wiesz, tam jest poziom rolny, tam rolnicy sobie, wiesz, uprawiają swoją ziemię, ale tam jest po prostu w niektórych momentach, wiesz, ja też wiem, bo mam tam dom letniskowy niedaleko Nigisza, po moich dziadkach, no i tam po prostu jest totalna bieda, nie? Wiesz, pieniądze z Unii, pieniędzmi z Unii, ale musimy też pamiętać o tym, że ci rolnicy w pewnym momencie, jeżeli rząd im też nie pomoże, no to przestaną po prostu produkować i zaleje nas totalnie ich niszczyzna, nie? I na przykład na bazarku już, wiesz, nie znajdziemy pomidora od, wiesz, z pola od rolnika, tylko znajdziemy pomidora hodowanego w szklarni w Chinach, który dojrzewał lecąc samolotem albo płynąc statkiem. No tak. To jest też straszne, no, ale to też jest, że tak powiem, sytuacja taka, że to jest też sytuacja pod tym, dokąd zmierza nasz świat, nie? No. To jest kolejny jakby temat rzeka, ale wiesz, niesamowite jest to, Kuba, że ja podczas takiej rozmowy rozmawiamy już chyba półtorej godziny ponad. No z małą przerwą, nie? No. A ja ciebie poznałem tak naprawdę nie tylko od strony radiowca, ale mam wrażenie, że też poznałem cię tak prywatnie. Wiesz, to prywatnie może też nie aż tak bardzo, nie? Bo ja też swoją prywatność bardzo chronię. No. Ja też nie jestem osobą, która mówi o tym, wiesz, to, że sobie sprzątam teraz w mieszkaniu, no to wiesz, no jest sobota, no to każdy sprząta w mieszkaniu w sobotę. Ten, kto nie sprząta w mieszkaniu w sobotę, to mówi. Takiego wrażenia, że im dłużej ta rozmowa trwa, to ty bardziej się otwierasz? Nie, ja się po prostu irytuję coraz bardziej na nasz rząd i irytuje mnie to, że w końcu, że tak powiem, moja żółć wypłynie, czego bym nie chciał, więc tematy polityczne już odstawmy na bok. Okej, tylko chciałem po prostu nawiązać do tej kultury i tak dalej, do wiesz, tego to radia, kultura, wiesz, to też, jaki jest... Wiesz, to też za... Wiesz, w zależności też tak naprawdę, jeszcze na chwilę wracając, wiesz, że rząd też próbował pomóc artystom, tak? To, że część z nich nie wzięła, że tak powiem, tej zapomogi, albo na przykład, nie wiem, część została większą, a część mniejszą, no to też jest kijowe. No ale to też tutaj idziemy w kierunku polityki, kogo polityka wspiera, a kogo polityka nie wspiera, nie? Więc to też jest temat tak naprawdę na program publicystyczny u Moniki Olejnik, a nie w twoim radiu, które jest po prostu apolityczne, nie? Tak, jasne, pewnie, że tak. Tylko po prostu byłem ciekawy, jak to się po prostu rozwiązało, bo wiem, co się dzieje z mediami publicznymi, dlatego ciebie zapytałem, nie? Wiesz, no to też nie jest fajna sprawa w momencie, kiedy wiesz, kiedy ktoś pracuje, powiedzmy, nie wiem, 30 lat w mediach publicznych i traci robotę ze względu na politykę, nie? Wiesz, ja pracowałem ja pracowałem dwa lata w mediach publicznych. I tak jakby wiesz, znaczy ja akurat wiedziałem o tym, nie? W sensie ja też nie jestem osobą, która jest, mówiąc kolokwialnie, głupia, bo też wiedziałem, co się wydarzy politycznie w naszym kraju. I tak jakby wiesz, no już Prawo i Sprawiedliwość rządziło, nie? Więc też to było łatwe do przewidzenia, co się wydarzy. Natomiast wiesz, no, znaczy, no, sytuacja jest po prostu taka, że w momencie, kiedy, przepraszam, może mnie lepiej zrywać, powiedzmy, ale... Wiesz, mamy do czynienia z taką polityką, a nie inną, wiesz, no to jest, wiesz, to też nie mi oceniać, nie, to, że tak powiem, ocenią wyborcy przy urnach już niebawem, czy, że tak powiem, ta polityka jest robiona dobrze, czy też nie.
No i my tego niestety już nie zmienimy, chociażbyśmy czy bardzo chcieli, czy nawet nie chcieli, nie? Prostej naukowa. No. Więc tak chyba, to chyba strasznie ci dziękuję za ten poświęcony czas. Również bardzo dziękuję, bardzo miło mi się rozmawiało. Jesteś pierwszą osobą, której udzielałem wywiadu i która nie zapytała mnie o to, jaka była moja największa wpadka radiowa. Widzisz, to tylko pokazuje, że pytania, które zadaję, nie są oczywiste. Bo tak, nigdy, i nie są tendencyjne. To jest ogromny plus tego, tak. Bo nigdy nie są oczywiste, nigdy nie są tendencyjne. Tak, chyba dokładnie. Mam do ciebie jedną prośbę. Błagam cię, pozostańmy w kontakcie. Nie ma problemu, chociaż myślałem, że powiesz, mam do ciebie jedną prośbę. Opowiedz o tej wpadce radiowej. Nie. Pozostańmy po prostu w kontakcie. Nie ma żadnego problemu. To też bardzo miło mi się z tobą rozmawiało, ale muszę już odpalić mój odkurzacz, który tęsknił za mną przez cały tydzień i muszę, że tak powiem, ogarnąć dalej już resztę mieszkania, bo jutro też mam gości u siebie i muszę, że tak powiem, ładnie dokończyć dzieła, które zrobiłem w trakcie naszej prawie dwugodzinnej rozmowy. A od 18 jesteś w radiu, tak? Tak, od godziny 18 jestem na antenie, znaczy jestem na antenie od godziny 16 dzisiaj, ale dzisiaj, że tak powiem, te dwie godziny przed programem jestem, że tak powiem, nagrany. Okay. Więc dwie godziny, że tak powiem, mam nagrane, a od godziny 18 już, że tak powiem, jestem na antenie i prowadzę swój program Miejskie Granie. A to takie buty. Takie buty. To dzisiaj akurat tak wyjątkowo trochę, nie? Tak. Dzięki serdeczne za rozmowę. Do usłyszenia. Dzięki również. Do usłyszenia. Hej. Hej, hej. Naszym gościem był Kuba Adamiak.